Monika, kluczowe zwycięstwo, kluczowe 3 punkty w kontekście walki o play-offy. Jak myślisz, co zadecydowało w dzisiejszym meczu o wyniku? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, bo dziwny był ten mecz, jak dla mnie, ale myślę, że chyba ilość błędów też, bo ten set przegrany był zdecydowanie taki na naszą niekorzyść, jeśli chodzi o błędy. Później troszeczkę ograniczyłyśmy te błędy, troszeczkę bardziej wydaje mi się, że byłyśmy zdeterminowane, dlatego mamy wynik, jaki mamy, myślę. Legionowia przed meczem, nieznacznie przed wami w tabeli, 6. miejsce, ale już Justyna mówiła tutaj, że wcale nie trzeba było uważać tego zespołu za faworyta i pokazałyście to w świetnym stylu wygrywając, ale już wcześniej potrafiłyście pokonywać takich teoretycznych faworytów. Z czego to wynika i jaką to daje perspektywę na kolejne fazy, na play-off? To znaczy, z Legionowym przegrałyśmy pierwszy mecz i na pewno chciałyśmy się odkuć. Miałyśmy też na uwadze to, że walczymy cały czas o ósemkę. Myślę, że daje to takie perspektywy, że no jednak możemy z każdym powalczyć. I to jest końcówka sezonu. W końcówkach sezonu zawsze różnie bywa, także no liczymy na to, że wytrwamy jakby do końca w dobrej dyspozycji. Przed wami wyjazd do Radomia. Jakie nastawienie przed tym meczem? No myślę, że będzie podobne, że będziemy chciały walczyć o jak najwyższą lokatę, co ustawi nas potem później w play-offach.